wszystkich ciepłowodów. A gdzie te ciepłowody są? Ciepłowody leżą koło Ząbkowic, 14 km od Ząbkowic. A z czym pani tutaj dzisiaj przyjechała na tą prezentację? Na tą prezentację ze swoimi koleżankami przyjechałam z pozdrawami na Boże Narodzenie, na Wigilię na Boże Narodzenie. I co, może pani powiedzieć słuchaczom, co pani tu prezentuje, oprócz tych pięknych pań w pięknych strojach? Oprócz tych pięknych pań w pięknych strojach prezentuję tutaj pierogi z kapustą i z grzybami, puszka. Do tego mamy schab ze śliwką, kapustę z fasolą, mamy śledziki, mamy kompot z suszu, mamy kompot suszu z makaronem, mamy zupę grzybową, mamy karpia w galarecie, mamy też tutaj karpia smażonego, mamy krokiety, mamy piernik, piernik, który jest taką potrawą świąteczną, mamy makowca, mamy oczywiście barszcz czerwony, który jest bardzo ważny, mamy kutię i no mamy swojski chleb i ciasto świąteczne. To wszystko same panie robią? Tak, nasze same panie to wszystko robią. Każdy swój jakiś tam przepis daje, który ma w domu. Co w domu podaje na stole, ma przywiezione gdzieś tam ze swoich stron. I w Korei chcielibyśmy, aby te potrawy wszystkie były na naszym takim stole wigilijnym. Nie tylko tutaj w Pasażu Grunwaldzkim, bo oczywiście jutro tak samo wystawiamy swój stół bożonarodzeniowy w Ciepłowodach, gdzie także mamy przygotowane potrawy. Takie same będą wystawione u nas na stole. Są smaczne, zdrowe, świeże. Staramy się robić takich swoich produktów, żeby to były bardziej takie ekologiczne, nie kupowane ze sklepu. A czego by pani życzyła bliskim, znajomym, koleżankom, no wszystkim tym, którzy będą ten program oglądać? Ja bym wszystkim życzyła, znajomym, wszystkim mieszkańcom Ciepłowód i w ogóle wszystkim tutaj, co dzisiaj są, wystawiają swoje stoły bożonarodzeniowe, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia i szczęśliwego nowego roku. Oby on nie był gorszy od tego, a może troszeczkę lepszy. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy przetwory wigilijne, wszystkie, które na stół wigilijny się stawia, to my też robimy wszystko. Czyli to wszystko, co tu jest na... znaczy pierogi z kapustą, puszka z grzybkami, makowiec, sernik, śledziki, kompocik, barszczyk, no i ciasta różne. Panie same to robią? Chce się robić? Tak, same chce się. Ulewiak jeszcze. Ulewiaki, paszticiki. To wszystko robimy same. Dużo osób, panie, na Wigilii jest, na tym wieczorze wigilijnej dużo osób? No, w domu nie jest osób. 14. O, to trzeba trochę się napracować, nie? No, ale to wspólnie ze siostrą i ze szwagierką robimy razem, bo moja mama jeszcze żyje, ma 92 lata i tak wszyscy razem się koło mamy zbieramy. No to dziękujemy bardzo i życzymy wesołych i rodzinnych, miłych świąt. Dziękuję bardzo, nawzajem. Dziękuję bardzo. Panie reprezentują koło gospodyń wiejskich w Szczytkowicach, to jest koło Trzebnicy, tak? Tak, tak. A od dawna panie tak te tradycje pielęgnują wigilijne, stołów wigilijnych. Na te wyjazdy to jeździmy tak typowo już od 7 lat, ale wcześniej no, są z przerwami, to jak to mówiąc, jak są pieniążki czy dobre wyjazdy, no to się wyjeżdża. A ile tam pani działa w tym kole gospodyń wiejskich? 17 lat. 17 i wszystkie tak staramy się, bo niektóre pracują także na zmiany, raz ci pojadą, raz ci. No, zawsze każda coś zrobi, to jest najważniejsze, że... bo to z własnych produktów robimy. Jak wygląda u pani taka tradycyjna wieczerza wigilijna? No to można zobaczyć na naszym stole. Mamy opłatek, mamy śledzie, i śmietanie, i poleju, karpia. Pani zasiada do stołu. No zawsze dużo. Przynajmniej u mnie to jest bardzo dużo. Zawsze przynajmniej 13 osób. Aha,
na tym stole panie przygotowują? Jest 13 potraw zawsze na stole wigilijnym. Zawsze 13 potraw. To jeszcze gutia, którą byśmy już tutaj nie zrobili, bo akurat nie mieliśmy pszenicy, a jeszcze się nie ukazała w sklepach, w marketach, bo już takich nie mamy. A czego by panie życzyły swoim koleżankom z koła gospodyń wiejskich, bliskim, którzy będą oglądać ten program? No, szczególnie dużo wytrwałości, przygotowania, zgrania się, no i najważniejsze zdrowie, no i żeby nam pomagali nasi włodarze gmin. Szczególnie chodzi o transport, przyjechać tutaj, no to jednak musimy się spakować do czegoś, no to nie wystarczy samochód osobowy, niestety potrzebujemy takich transportu większych. A dla bliskich i dla rodziny? Najwięcej zdrowia i pogody ducha. Żeby te kłopoty, które są na co dzień, żeby nam znikały. Żeby było ich coraz mniej. Dziękuję bardzo i paniom też tego życzymy. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, czego by pani życzyła i swoim czytelnikom, no i wszystkim tym, którzy
przygotowują do tych świąt? No przede wszystkim, żeby to były święta spokojne, spędzone w gronie bliskich osób, żeby tym świętom towarzyszyła refleksja nad naszym życiem, to co jest w nim rzeczywiście warte chwalenia, pielęgnowania, tej refleksji przede wszystkim. No ale oczywiście smakowity potraw również, bo one podkreślają magię świąt. Dziękuję. Lutomia Dolna jest? To my leżymy, nasza wioska leży w gminie Świdnik. 10 km od Świdnik. Proszę Pani, co Pani tutaj dzisiaj prezentuje na tych stołach? My tutaj mamy tradycyjny stół bożonarodzeniowy i wigilijny. Tradycyjne potrawy, barszcz z kami, kutia, kart smażony, pierniczki. No i na Boże Narodzenie szyneczka, kiełbasa wiejska. Tradycyjne dania, takie po prostu wigilijne. Ciasta też takie wigilijne, makowiec, sernik, orzechowiec. Mamy jabłuszka suszone z własnych sadów. Robią się pierniczki takie, które można być do zawieszenia i do położenia pod choinkę i na stół. To wszystko własnej produkcji? Tak, własnej produkcji. Wszystko wykonywały panie z naszego koła do stołu. A tak po cichu tam coś z marketu? Nie. Proszę Pani, czego by Pani życzyła swoim koleżankom z miejscowości, rodzinom, bliskim na te święta? Na te święta to przede wszystkim należy życzyć wszystkiego dobrego i dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości w nowym nadchodzącym roku. A sobie? A sobie po prostu też zdrowia i zadowolenia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Więc jakie to jest radio? Bye.
Danuta Kwiatkowska. Pani jest w kole gospodyń wiejskich? Tak jest, jestem w kole gospodyń wiejskich i jestem również w zespole Rybniczanki, który śpiewa. A dzisiaj tu we Wrocławiu dzisiaj co panie prezentują? Tutaj prezentujemy stoły wigilijne, potrawy staropolskie. W ogóle chcąc pokazać ludziom młodym, współczesnym, jak wygląda polska tradycja. A jak wygląda? Jak wygląda? Przede wszystkim gościnnie. Gościnnie. Musi być 12 dania postne. Mimo że jest dyspensa, my dalej trzymamy się tradycji. Ten dzień trzeba... Dziękuję wzajemnie. Ten dzień trzeba uszykować dania takie, które się nie je na co dzień. Ważne jest serdeczność, bliskość przy stole. A niech pani powie, na pani stole, u pani w domu, co, jak pani stół wygląda, co tam stoi na tym stole? Przede wszystkim, na pewno musi to być odświętnie, inaczej niż, mówię, święto, bo to jest duże święto, takie rodzinne, biały obrus, sianko, opłatek, chlebek i również wszystkie dania, takie, które robiła babcia, która robiła mama, teściowa, babcia męża. Także jesteśmy z dwóch różnych stron. Trochę tych potraw musi być takich, co było u mnie i co było u mnie. Gdzie? A pani skąd ja pochodzę z Wielkopolski, tak? Z tym, że mama w ogóle pochodziła z Lubelskiego, tato pochodził z Białorusi, teraz obecna Białoruś, a męża rodzice, ojciec pochodził spod Lwowa. Także to czyli różnorodna? Tak. Różnorodność, tak. A ja się urodziłam w Poznańskim, czyli Pyra Poznańska. Teraz mieszkam pod Jelenią Górą. Mówię, z męża strony i ja lubię to robić, nauczyłam się robić kutie. Ode mnie to są kluski z makiem. I tak, ja jem troszeczkę z tamtych stron, on jest z tych stron. Przede wszystkim no, muszą być puszka, barszczyk, pierogi z kapustą, z grzybami. Z poznańskiego to jest groch z kapustą. I jeszcze taka, bardzo tatuś to lubił, kisiel żurawinowy i kompot z suszu. To wszystko ma swój cel, bo jak się człowiek obie tych wszystkich pyszności, to kompot z suszu bardzo dobrze robi natrawienie i gasi pragnienie. Musi być rybka, karp, muszą być słodkości, wypieki, ciasta, pierniczki. No, w jednym domu jest 12 potraw i co z tego? Jak to nie smakuje, jak człowiek jest sam? A proszę mi powiedzieć, czy zachowały się jakieś takie wierzenia, tradycje związane z wieczorem wigilijnym? Oczywiście. Nie może w Wigilię, w dzień wigilijny wejść pierwsza kobieta do domu. Musi to być najlepiej sąsiad, listonosz, obcy mężczyzna. A dlaczego to? Wróży powodzenie i szczęście na cały rok. A baba, no to zawsze przynosi jakiegoś pecha. Czyli trzeba chałupę zaryglować. Zamknąć baby, nie i tam puszczać. Zerkać, nie puszczać. Czy to baba, czy chłop tak przyszła. Tak, tak samo w Wigilię, jeżeli są panny w domu, z której strony zaszczeka pies, z tej strony przyjdzie kawaler. Zawsze się czeka na tą pierwszą gwiazdkę. A pani się to sprawdziło? Czy... No. Po prostu ja nie wierzę we wróżby, ale pośmiać, pomarzyć zawsze można. I co jeszcze takiego, co by warto przestrzec? Jeszcze, to ja też podtrzymuję tradycję, to jest od babci, zawsze ukrywam w pierożkach pieniążek, orzeszek i migdała. Wiem, że dzieci wtedy chętnie jedzą, bo jeżeli znajdziesz, utrafisz pierożka z pieniążkiem, o, świadczy, że będziesz w tym roku bogaty. Będzie ci się powodziło finansowo. Jeżeli orzeszka, mądrość, prawda, tak jak ta orzeszek pomarszczony, tak mózg, a migdałek, powodzenie u płci przeciwnej. Można znaleźć kochanka albo narzeczonego. Więc dzieci tak łapią każdego pierożka, bo chcą znaleźć pieniążki.
też taka wróżba stara przy wigilijnym stole, oczywiście się siedzi, jest gościnnie, są rozmowy, wyciąga się źdźbło siana. Kto ma najdłuższe źdźbło, ten będzie najdłużej żył. To też taka wróżba. No i później się zje. Oczywiście muszą być prezenty pod choinką. Może to być coś malutkie, wykonane przez siebie. Nieważne za ile, ale tam coś jest. Jest, że ktoś pamięta. No później się śpiewa wspólne kolędy. Później się idzie na pasterkę. A czego by pani, korzystając z okazji, życzyła wszystkim tym, którzy będą oglądać, słuchać pani? Już przede wszystkim chcę życzyć wszystkim, bo to jest najważniejsze, zdrowie. Zdrowie i miłość do innych ludzi. Bo ten człowiek jest więcej wart, co da siebie innym ludziom. Nie to, że zostawi na koncie ileś pieniędzy, to nieważne. Tylko to, że będą wspominać ludzie, co ja dobrego dla nich zrobię. Trzeba być miłym i mówię, i przede wszystkim kochać ludzi, kochać siebie, kochać świat, kochać życie i wtedy będzie się wszystkim milej żyło. Tego wszystkiego życzę. Zdrowia, szczęścia, pomyślności na ten nowy rok. I miłości. I miłości. My pani też tego życzymy. Panu życzę bardzo dużo miłości i zdrowia. Dziękuję. Trzecie miejsce w konkursie zajęły biskup Lisie. Maleszka, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Skąd się wzięła ta tradycja tutaj tych stołów wigilijnych i od kiedy? I od kiedy już organizujemy tutaj ponad 13 raz i no, nie ukrywam, bo to był mój pomysł. Robią panie też na swoich gminach czy w powiecie, ale chcieliśmy po prostu przenieść tu do województwa, żeby pokazać się po prostu więcej, nie, żeby nas zauważono, bo jesteśmy wszystkie ze wsi i chcieliśmy się właśnie tu zaprezentować w mieście. No, prezentujemy nasze wszystkie potrawy, które mamy, robimy babcie nasze, te potrawy. Nic nie wprowadzamy nowości, bo teraz młode panie mówią, że coś jest nowego, ale my chcemy utrzymywać tą tradycję, żeby pozostała stara, żeby te smaki były nasze, wszystkie dawniejsze. I są, nawet dzisiaj się tu spotkaliśmy kilka razy, że pani podeszła i mówi tak, moja mama robiła najlepszą rybę grecką, ale tu jest taka sama, jak mówi moja mama. Taki sam smak. To proszę zobaczyć. A ile tych kół gospodyń wiejskich tu przyjechało? Dzisiaj ile się... Dzisiaj przyjechało 26, bo na tyle właśnie tylko no, Urząd Marszałkowski ma, bo my tu dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu możemy się spotykać, bo mamy właśnie miejsce do tego, bo gdzie indziej wynają sale, to są bardzo drogie. A tu Urząd Marszałkowski z porozumieniem dyrektorem, no i właśnie na, nie wiem na jakim tam komitywie, ale my się cieszymy bardzo i dziękujemy, że możemy się tu spotykać, nie? A pani, i chcemy się spotykać. Pani poza tym, że jest przewodniczącą Rady Wojewódzkiej, to też działa pani w swojej miejscowości, w
i w Dobroszycach. Jestem prezesem Koła Emerytów i Rencistów w Dobroszycach gminnych. A proszę pokazać naszym widzom, co pani tutaj dzisiaj prezentuje gościom uczestniczącym tutaj w tych pokazach. Bardzo smaczna od dawna i to musi być zupa grzybowa. Tu jest u nas z Jaśkiem dużym, ale też robią niektóre panie, bo u mnie też z makaronem, czy z takimi drobnymi kruseczkami ta zupa. Też jest właśnie barszcz czerwony z uszkami. To też jest taka postawa, że to musi być, nie? Trzecie to jest musi być kapusta z grochem też. Kapusta z grochem, no i przede wszystkim karp, to też musi być na stole. Karp i jeszcze, no niektóre panie nie robią, bo mówią, że tam dzieci nie robią, ale u mnie zawsze jest śledź. W takiej, można to powiedzieć, zupa ze śmietaną, woda ze śmietaną, takie się robi śledź, nie? Bardzo dobre to też jest. No i też robimy właśnie... Przede wszystkim czyli też to, jeszcze ciasto musi być, makowiec, piernik. To wszystko, co tutaj ma pani na stole, to na tym prezentacyjnym znajduje się również u pani na stole w domu? Tak, znajduje się, proszę pana, wszystko się znajduje. Może oprócz tutaj właśnie tych paszczecików z ciasta pieczonych, bo ja piekę takie właśnie naleśniki i tam jest kapusta i grzyby, to też jest. A ile osób u pani uczestniczy w wieczerzy wigilijnej? No zależy, bo teraz jest jestem tylko 3 osoby, ale w tym roku się cieszę, bo przyjeżdżają dzieci aż z Włoch, nie przyjeżdża ich cała rodzina, 4, także raz będzie 9 w tym roku na kolację. Bardzo się cieszę, już się cieszę. A czego by pani życzyła wszystkim gospodyniom tutaj na Dolnym Śląsku, no i swoim sąsiadkom powiedzmy? Proszę pana, przede wszystkim życzę dużo zdrowia, dużo radości, uśmiechu, jak najmniej tych kłopotów, abyśmy się nie spotykali właśnie gdzieś idąc i jakieś tam napotykali na problemy. Przede wszystkim na co dzień. Dużo wzajemności, dobrych przyjaciół, dobrych sąsiadów, bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj jest bardzo, bo jak widzimy, zamykają się w domu, może przed takim strachem, że ktoś napadnie, że ktoś przyjdzie, żona, wnuczka, nie? I tu jest zamykanie się w domu, a my chcemy to wychodzić na zewnątrz, no i też odwiedzamy starszych, pomagamy, no bo to chcemy się spotykać. I przede wszystkim jeszcze raz życzę dużo zdrowia, jak najmniej choroby, żeby długich lat przeżyli pełnosprawnie. Dziękuję bardzo. Pani Urszula Maleszka z Dobroszyc, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękuję pani. Dziękuję.